Jesteśmy w Marrakeszu w Maroku i ostatnio pojawia się coraz więcej tanich lotów z Polski właśnie do Marrakeszu. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zwiedzić to miasto w 48 godzin. Marrakesz to jedno z najczęściej odwiedzanych miast w Maroku. Wąskie, kolorowe uliczki w połączeniu z milionem mieszkańców i tysiącami turystów dają miasto tak intensywne, że momentami aż przytłaczające. Marrakesz słynie z olbrzymich tłumów i z najbardziej nachalnych sprzedawców. Nic więc dziwnego, że jedni to miasto kochają, a inni nienawidzą. Ale są tu też miejsca dużo spokojniejsze, w których można odpocząć od bazarowego gwaru. W tym odcinku pokażemy Wam, jak zwiedzić Marrakesz w 2 dni, żeby doświadczyć jak najwięcej i polubić to miasto. Zwiedzanie Marrakeszu najlepiej rozpocząć na głównym placu Djelema Elefna, który jest nazywany sercem Maroka, na którym dzieje się naprawdę dużo, stąd rozpoczynają się wszystkie uliczki z bazarami. To jest też taki bardzo dobry punkt orientacyjny i można tu spotkać zaklinaczy węży, fakirów. Można tutaj wypić bardzo dobre, tanie soki z pomarańczy. Można zobaczyć ludzi, którzy tresują małpy, jakichś akrobatów i masę innych pokazów. Więc dzieje się tu naprawdę dużo. Do szkoły. Główny plac Marrakeszu był kiedyś miejscem egzekucji przestępców i sprzedaży niewolników. Dziś to serce miasta pełne występów, straganów i restauracji. Będąc na głównym placu, trzeba spróbować przepysznych, świeżych, wyciskanych soków z pomarańczy. Tu są takie stoiska, na których można je kupić i kosztują 4 dirhamy za jedną szklankę, czyli jakieś złoty 52 złote. Za mną znajduje się meczet Kałtobia, czyli najsłynniejszy meczet w całym Marrakeszu i taki bardzo charakterystyczny punkt do spotkań i do orientacji w mieście. I nazwa tego meczetu po arabsku oznacza książkę, bo kiedyś na tym placu było bardzo dużo sprzedawców książek, którzy handlowali i stąd powstała ta nazwa. Przy każdym meczecie zawsze jest minaret, czyli ta taka wieża i kilka razy dziennie z tej wieży rozbrzmiewa takie nawoływanie muezzina, który wzywa do modlitwy. Nigdy to nie jest, przynajmniej tutaj w Marrakeszu, nigdy to nie jest nagranie, zawsze to jest prawdziwy człowiek, który tam wychodzi i który woła. Kiedyś budowano te minarety takie wysokie, żeby ten głos się lepiej rozchodził z góry. Dzisiaj są używane specjalne takie głośniki, które to wzmacniają. Będąc w Marrakeszu, koniecznie trzeba pójść na suki, czyli na marokańskie bazary, które są tak olbrzymie, że wydają się nie mieć końca i można tu znaleźć naprawdę wszystko. Od torebek robionych z wielbłądów, przez perskie dywany, egzotyczne przyprawy, aż po oryginalne iPhone. Targowanie to część marokańskiej kultury, dlatego towary nie mają tu naklejonych cen, a wyjściowe ceny są zawsze kilkukrotnie zawyżone. Zanim coś kupicie, koniecznie się potargujcie. Zazwyczaj udaje się zbić cenę co najmniej o połowę. Ale pamiętajcie też, że jeśli powiecie już jakąś kwotę, to musicie za nią kupić dany towar. Rozmyślenie się po wygranym targowaniu jest w bardzo złym guście. Właśnie kupujemy przyprawy i herbatę cytrynową, jeszcze tak trawę cytrynową, ale z niej się robi taką herbatkę jakby. I jeszcze bierzemy taką miętę w kryształach, która jest na przeczyszczenie dróg oddechowych. I za wszystko w sumie 20 dolarów. Bye-bye.
sklep, który sprzedaje tylko cukier, to jest Wielka Góra Cukru. I ten cukier jest bardzo ważny w kulturze marokańskiej. Do tego stopnia, że nawet jak ktoś chce komuś za coś podziękować albo go nagrodzić, na przykład ktoś wyszedł ze szpitala, albo ktoś ma wesele, albo chcemy kogoś przeprosić, to się przynosi po prostu wielki pakunek tego cukru, który się daje w prezencie. A kiedyś cukier był jeszcze cenniejszy, bo kiedy budowano tu pałace, to Marokańczycy handlowali z Włochami, zamieniając 1 kg cukru na 1 kg marmuru. Także cukier był naprawdę bardzo cenny, albo Włosi nie byli zbyt dobrzy w biznesie. Tego się nie je, to jest to mydełko, które jest używane w łaźniach. Tak, troszeczkę gruźnie. Ja bym chciała sobie kupić tony. Tutaj też pan nam opowiedział, to są korzenie galangi, które są taką miejscową wiagrą i afrodyzjakiem. Wezmę trochę dla kolegi. Suki, czyli te markety, kiedyś były podzielone na tematy. Był malutki market, który był tylko drewniany, był taki, który miał tylko przyprawy, taki, który miał tylko skóry i tak dalej. I każdy taki mały market miał swojego takiego mądrego człowieka, który był specem od rozwiązywania problemów, od pomocy w negocjacjach i tak dalej. Ale dzisiaj już to wszystko się wymieszało, nikt już tego tak nie pilnuje i wszystko jest wszędzie właściwie, wszystkie rodzaje towarów. I już praktycznie nigdzie nie ma takich ludzi, którzy tego pilnują. Jeżeli ktoś ma problem, to musi go rozwiązywać sam albo iść na policję. Jesteśmy w miejskiej piekarni, bo kiedyś ludzie nie mieli w domach piecy i po prostu tutaj do tej miejskiej piekarni przynosili swoje chleby, które były pieczone w takim wielkim piecu. Dzisiaj niektórzy dalej tak robią, ale w związku z tym, że większość ludzi już ma piece w domu, to ta piekarnia robi też chleb, który jest po prostu na sprzedaż. Ale jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jest specjalny piec do podgrzewania wody do hamamów, czyli do łazienek. Jest wielki piec taki ze zbiornikami u góry, których jest podgrzewana woda i rurami płynie do tych łaźni. Obok jest popiół, który jest sprzedawany dla rolników, żeby nawozić. A tutaj, z tej strony, robi się taki specjalny posiłek. Pan na 5-6 godzin daje tutaj takie gliniane naczynie, to nazywa się to danie tangia. W środku są jakieś warzywka, mięso i będzie się to tak na wolnym ogniu przez 5-6 godzin tutaj robić. Poprawka, pomyliłem się, w tej tangii nie daje się żadnych warzyw, tam jest tylko mięso w środku. Więc tym też się to też różni od tego dania tajin, w którym są warzywka. Teraz wychodzimy na zewnątrz, obok będzie hamam, czyli właśnie ta łaźnia. I to było kiedyś jedyne miejsce, gdzie się można było wykąpać, oczywiście z segregacją na mężczyzn i kobiety. Tutaj są właśnie dwa osobne wejścia do tego hamamu. Wejście tam kosztuje 1 euro i można się wykąpać, albo za 5 euro możemy zapłacić komuś, żeby nas wykąpał. Jest taki specjalny rytuał, że jesteśmy najpierw smarowani czarnym mydłem, potem jest skrobanie, które jest ponoć bardzo nieprzyjemne i bardzo bolesne, ale bardzo zdrowe. I kiedyś było, te hamamy to były też jedynym miejscem, do którego kobiety mogły wychodzić same poza swoim domem. I w związku z tym, że nie było wtedy Tindera czy innych tego typu aplikacji, to było to też jedyne miejsce, gdzie można było sobie znaleźć żonę za pomocą swojej matki. Bo wtedy małżeństwa były aranżowane, więc matka mogła pójść do takiego damskiego hamamu, tam zrobić sobie obczajkę po różnych kobitkach, znaleźć dla swojego syna przyszłą żonę i zaaranżować potem małżeństwo. Jesteśmy w jakiejś lokalnej, niezbyt turystycznej kawiarni, w której sprzedają, tak, jest to też pączkarnia, bo sprzedają tu marokańskie donaty robione w takim wielkim kotle na głębokim oleju. I zaraz będziemy próbowali. Zobaczymy, czy sraczka jest gratis w cenie donata. Ale na lewo.
północnej części centrum znajdują się sekretne ogrody. Wejście kosztuje tutaj 5 euro za osobę. Jest tu masa egzotycznych roślin. Teraz widzę nawet, że są żółwie na środku w takim oczku wodnym. Jest to fajne miejsce w centrum, żeby trochę pobyć w zieleni w spokojniejszym miejscu, bo jednak cała ta Medina jest strasznie głośna. A tutaj jest tak spokojniutko. Tak te ogrody wyglądały, zanim zostały kupione przez nowego włoskiego właściciela i parę lat temu zostały udostępnione dla turystów. Nie były takie zielone wcześniej jak teraz. Plac warto wrócić wieczorem, bo zaczyna się tu dziać jeszcze więcej. Poza tym rozświetlają się wszystkie stragany i wygląda to niesamowicie. I pojawia się też taki lokalny przysmak, jakim są ślimaki. Będziemy właśnie je znaleźć. Za taką miseczkę ślimaków płacimy jakieś 5 zł. Są gotowane w takim sosiku. Tak mniej więcej wyglądają przed zjedzeniem. Wykołaczką sobie wyjmujemy ślimaczka ze środka, żeby wyszedł z domku. Wkładamy do ust, zjadamy i bierzemy kolejnego. Naganiacze z restauracji są bardzo kreatywni, wymyślają przeróżne sposoby, żeby zachęcić. Po pierwsze nasłuchują, w jakim języku ktoś mówi i starają się dostosować. Zubacz, dzień dobry. Dzień dobry. Polak godny, Polak zły. Anglii ma sraczki. Ale Polak niegłodny. Może jutro. Może jutro. Siedzi nie może. Okay. A sraczka za darmo. Sraczka za darmo. Ja, witam i zapraszam. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No, zasłyszeliście, sraczka za darmo, Polak głodny, Polak zły. Albo teksty w stylu Magda Gessler poleca, taniej niż w Biedronce, don't panic is organic. Wszystko, żeby tylko zachęcić, żeby usiąść akurat u nich. A nie martw się dziwić, że tak naganiają, bo tych stoisk jest chyba setka i na każdym jest to samo. Więc jakoś trzeba zachęcić. Drugi dzień zwiedzania Marrakeszu. W pierwszy dzień zwiedzaliśmy sobie centrum, teraz będziemy bardziej zwiedzali obrzeża, bo w Marrakeszu jest pełno ogrodów, pałacy, meczetów i różnych ciekawych miejsc, które są troszeczkę bardziej rozrzucone po tym mieście i można albo skorzystać z takiego turystycznego autobusu, który kosztuje jakieś 16-17 euro za osobę, albo tak jak my kawałek przejdziemy na piechotę, a potem będziemy się przemieszczać miejskimi autobusami, które kosztują 4 dirhamy za osobę, czyli jakieś złoty 52 złote, więc dużo taniej. A najpierw idziemy do słynnych jakichś nekropolii, a potem na pałace. Na początek przyszliśmy do nekropolii Sadytów. Jest to takie podziemne mauzoleum, podziemne grobowce,
w których są pochowani książęta z dynastii Sadytów i warto tu przyjść dużo wcześniej niż my, bo teraz jest taka kolejka, która się ciągnie aż tam w drugą stronę przez cały dziedziniec, żeby w ogóle wejść do środka i zobaczyć te podziemia, a samo wejście kosztuje 70 dirhamów, czyli jakieś 30 kilka złotych za osobę. Ale ponoć warto, więc czekamy. Groby, które znajdują się tutaj na dziedzińcu, nie mają żadnych zdobień ani oznaczeń, nie ma tutaj informacji, kto jest tu pochowany, bo zgodnie z islamem wszyscy ludzie są równi, więc wszystkie groby wyglądają tak samo. Ale pomimo tego, że jest taka zasada w islamie, to chyba są jednak równi i równiejsi, bo w środku, gdzie są pochowani książęta, groby są dużo bardziej ozdobne. Na placu rosną palmy, takie pięcioramienne, które wychodzą z jednego punktu i które symbolizują pięć filarów wiary islamu. Dzisiaj niestety już zostały tylko dwie, o, te, które macie tutaj, a z trzech pozostałych symbolicznie zostały tylko pnia. Po zakończeniu panowania dynastii Sadytów kolejny sułtan, który przejął władzę, chyba niezbyt lubił swoją konkurencję, bo po pierwsze zniszczył większość pałacy wybudowanych przez tamtą dynastię, a po drugie kazał zamurować tutaj całe to mauzoleum. Nie zniszczył go, bo bał się, że będzie jakaś zemsta zza światów, więc tylko zamurował. I przez 200 lat te mauzolea pozostawały tajemnicą. Nikt nie wiedział, gdzie się znajdują, aż na początku XX wieku Francuzi, którzy przylatywali tutaj samolotem, zauważyli, że są jakieś konstrukcje i postanowili to wszystko odmurować, odkopać i odnaleźli przepiękne podziemia. Żółw, strażnik grobów. Ten król, który, ten sułtan i król, który zniszczył tutaj bardzo dużo pałacy, czyli Izmail, był nazywany też szalonym sułtanem albo szalonym królem. Przez to właśnie, że tak dużo tutaj tych rzeczy poniszczył, ale zasłynął też z czegoś innego, z tego, że po pierwsze poza czterema żonami miał też harem z 500 kobiet i jest jednym z najbardziej dzietnych ludzi w historii, bo miał ich prawie 900 i w 2015 roku naukowcy z Austrii robili badania, żeby udowodnić, czy on faktycznie miał tyle dzieci. Udało się to udowodnić i dostali nawet w nagrodę Antynobla za jedne z najbardziej bezużytecznych badań w historii. Wewnątrz Mediny, czyli wewnątrz Starego Miasta, są jeszcze drugie mury, które prowadzą do Kasby. Kasba to jest taka jakby zamkowa dzielnica, która jest najbogatszą dzielnicą, która była najbardziej taką warowną, miała dodatkowe mury i mieszkali tutaj najbogatsi ludzie i trzeba było mieć specjalne pozwolenie, żeby w ogóle się dostać. Wewnątrz tej dzielnicy są też stare pałace, w których za chwilę będziemy i parę innych ładnych budynków. Jesteśmy w XVI-wiecznym pałacu El Badi, który niegdyś był uważany za najpiękniejszą rezydencję na świecie. Niestety został zniszczony, podobnie jak pozostałe budowle tutaj w Marrakeszu i nie wygląda dzisiaj tak okazale. Tu na środku były ogrody, jakieś eleganckie baseny, ale z tego co widzę, to rozpoczyna się odbudowywanie tego pałacu, bo są już rusztowania, są jakieś roboty i może odzyska trochę dawnej świetności. Jakbyście się zastanawiali, gdzie nasze polskie bociany udają się na zimę, no to znam odpowiedź. Są tutaj, przylatują do Afryki, mieszkają w sułtańskich pałacach i grzeją się tutaj w ciepełku. Idziemy do kolejnego pałacu, który jest niedaleko. Będzie to pałac Bachia, który ponoć jest dużo lepiej zachowany. I wejście do tego pałacu też kosztuje 70 dirhamów, czyli jakieś 7 euro.
Nazwa tego pałacu Bachia po arabsku oznacza wspaniały, niezwykły. Jest to największy pałac w całym Marrakeszu i ponoć też jeden z najpiękniejszych i najładniej zdobionych. Jedzenie jest praktycznie takie samo w każdej restauracji w Maroku. Najpopularniejszym daniem jest tagine, czyli warzywa z dodatkiem mięsa gotowane w glinianym naczyniu. Cena za obiad w restauracji to około 5-10 euro za osobę. Będąc w Maroku, koniecznie trzeba spróbować tagina. Tagin to po pierwsze tradycyjna potrawa, ale też tradycyjne naczynie. Wszystkie taginy są podawane w takich glinianych naczyniach, które mają przykrywkę i są robione na ogniu z drewna albo z węgla. W środku jest jakaś mieszanka mięska z warzywami itd. Tu na przykład jest jeszcze jajko. Marrakesz jest bardzo głośnym i intensywnym miastem, dlatego po całym dniu zwiedzania warto wybrać się do jednego z kilku ogrodów. Przed chwilą wyskoczyła mi z wody olbrzymia ryba, chyba karp. I ten ogród, w którym teraz jesteśmy, to jest minara z takim ładnym zbiornikiem wodnym. A dookoła są gaje oliwne, które się ciągną na rozpiętości bodajże 5 hektarów.